TV niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Na pewno pierwsza połowa lepsza, myślę, w wykonaniu Stali, ale gra się cały mecz, 90 minut, więc jakby nie przekreśla to tego, że zasłużenie wygraliśmy, bo w drugiej połowie my całkowicie dominowaliśmy. Może tych sytuacji nie było jakoś bardzo dużo, ale uważam, że z przebiegu całego meczu zasłużone 3 punkty. Dużą, tak powiem, przewagę psychologiczną dała wam ta bramka do szatni, bo ewidentnie widać było, tak jak pan wspomniał, że druga połowa należała do was, a Stal jakby na nią nie wyszła. Znaczy czuliśmy, że wyciągnęliśmy, można powiedzieć, maksa z tej pierwszej połowy, bo nie szło nam ewidentnie, zespół Stali nieźle dysponowany dzisiaj, ale tak jak mówię, no ta druga bramka też, myślę, do przerwy nam trochę dodała sił, ochoty na tą drugą połowę, a ich może trochę stłamsiła, więc no jakby nie rozpatrujemy tego w kontekście Stali, bardziej się cieszymy, że my znowu zagraliśmy tak, żeby wygrać i 3 punkty zdobyć. Jak się dzisiaj czuliście na pustym tak naprawdę stadionie? No fatalnie, ale musimy się z tym mierzyć. Myślę, że nie tylko my, ale nam to może doskwiera trochę bardziej, bo u nas ta publiczność jest chyba najlepsza w Polsce, nawet nie chyba, więc mimo tego, że jesteśmy na tym poziomie, na którym jesteśmy, to przychodzą w takiej frekwencji, że tylko zaklaskać, także no, nam na pewno będzie tego brakowało, ale tymi zwycięstwami też chcemy im podziękować i powiedzieć, że mają w nas też wsparcie. Na koniec można też chyba powiedzieć, że no, wykorzystaliście wpadkę Polonii z tej kolejki, wpadkę ze Śląska, bo tam w tygodniu przegrała z Pniówkiem, czy gdzieś będziecie, umacniacie się na tej pozycji lidera. No tak, przede wszystkim nie chcemy dopuścić do sytuacji takiej, jak była rok temu, że nie było nam dane dokończyć sezonu i wtedy nam zabrakło kilku meczów, kilku punktów i mamy nadzieję, że w tym momencie to my będziemy do końca sezonu, do końca tej rundy na pierwszym miejscu i wtedy będziemy się oglądać za siebie, ale przede wszystkim patrzymy na najbliższy mecz, cieszymy się z tego, że wygrywamy, przy okazji oczywiście, że inni też tracą punkty, ale myślę, że nasza postawa jest najważniejsza.